Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Dzisiaj pokażę Wam książkę z serii Poczytaj ze mną, literacki Egmont od wydawnictwa Egmont. Oczywiście, Gdy pada deszcz, wizyta goblinów. Książki z tej serii już u nas mogliście oglądać z serii Poczytaj ze mną. Seria ta charakteryzuje się dużą, wyraźną czcionką i jest fantastyczna tak samo do wspólnego czytania, jak i do samodzielnego, gdy dziecko już opanuje literki i już umie samodzielnie książki po prostu przeczytać, to tutaj bardzo łatwo mu się będzie czytało, bo jest duża czcionka. Z tego, co zauważyłam, to jest trzecia książka z serii Gdy pada deszcz. My nie mamy poprzednich, ale na pewno kupimy poprzednie również. Jestem ciekawa, co tam się działo. Pierwsze to było przejście, a drugie w jaskini goblinów. I teraz jesteśmy strasznie ciekawe, co tam w tych książkach jest, więc na pewno je kupimy. Wizyta goblinów. Gobliny przyszły tutaj do miasta, co już można tutaj zasugerować się okładką. Były prowadzone prace, wykopali skowę, kopano nowy staw i ziemia zaczęła się ruszać. Operator koparki uciekł z miejsca zdarzenia. Wystraszył się tej ziemi, uciekł stamtąd, no bo nie wiedział, o co chodzi. A tutaj jeszcze właśnie w międzyczasie mamy goblina w domu. U Gai i Feliksa mieszkał goblin, którego spotkali poprzedniej nocy w krainie elfów. I z tym goblinem poszli na miasto, a tam nagle zobaczyli, że wszystkie psy gdzieś pędzą, gdzieś gnają. Okazało się, że do tej właśnie dziury, gdzie kopią staw, tam zaczęły wychodzić gobliny. Przyszły te gobliny, nie były zbyt przyjaźnie nastawione do otoczenia, do świata ludzkiego. Zaczął padać deszcz. No i cóż, były tutaj pewne kłótnie. Ludzie nie chcieli obcych w swoim mieście. Tutaj widać gobliny, aż przyszedł operator koparki i chcąc zaradzić temu, co się stało, zaproponowali, że udadzą się na herbatkę, londyńską, angielską herbatkę. I co tam dalej się wydarzyło, tego nie zdradzę, przeczytacie z tej książki, Gdy pada deszcz, wizyta goblinów. Jak już mówiłam, koniecznie musimy kupić dwie poprzednie, bo jesteśmy ciekawe, co tam się działo na początku, jak tam w ogóle doszło, że oni do tej jaskini goblinów weszli. Jeżeli znacie te książki, to dajcie znać, czy te dwie pierwsze są równie fajne. Tutaj już możecie zobaczyć, że te książki mają bardzo dobrą cenę, 14,99. Dobra książka w dobrej cenie. Na stronie wydawnictwa Egmont są one do kupienia, więc bardzo sympatyczna fantazy. Poprzednim razem pokazywałam Wam przygodę, bo tutaj mamy różne gatunki, a jeszcze u nas były, zaraz zobaczę, czy w tej książce też to jest, o jest, o srebrnej łyżeczce, również u nas była recenzja i pieśń o sobie, a książek jest cała masa w tej serii, więc i coraz więcej ich się pojawia, więc na pewno jeszcze nie jedną u nas zobaczycie i każdy typ literatury to świat w trochę innych barwach i tutaj są takie charakterystyki dla, o, fantazy, przygoda była ostatnio u nas, mogliście oglądać właśnie ostatnio przygodę, więc jeżeli lubicie takie inne trochę książki, no bo tutaj fantastyka, była też u nas przypowieść i epos, tutaj są jeszcze bajki, jest kryminał, jest reportaż, humor, baśń, naprawdę sporo tego jest, biografia nawet jest, więc naprawdę bardzo fajna seria. Poczytaj ze mną, wydawnictwa Egmont. Więcej o książce na naszym blogu, w opisie do filmu jest link, gorąco Was tam zapraszam. A ja już dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych filmach.